Witam Was serdecznie w moim kolejnym wideo. Nazywam się Iwona Czapla i jestem właścicielem salonu ślubnego Ksymena w Tomkowicach. Od 20 lat już można powiedzieć, że ubieram panie młode do ślubu, mężczyzn również w garnitury i smokinki do ślubu. Natomiast w moich programach poruszam rzeczy trudne jako dla właściciela salonu i rzeczy zupełnie niezrozumiałe dla klienta. Robię to wszystko po to, aby współpraca między nami układała nam się najlepiej, jak to tylko jest możliwe. A w dzisiejszym odcinku poruszę temat, jak pisać maile do salonów ślubnych. Codziennie dostajemy od Was po kilkadziesiąt maili. One często brzmią w bardzo podobny sposób. Jaka cena lub czy jest dostępna ta suknia? Co to znaczy dostępna w Waszym mniemaniu? Czy ona jest na salonie? Czy jesteśmy w stanie ją zamówić? Chciałabym, abyście bardzo konkretnie i precyzowały swoje myśli, przelewając je właśnie do naszych wiadomości. Aby odpowiedzieć Wam na takiego maila, muszę zadzwonić do przedstawicielki. I teraz zobaczcie, co ja mam zrobić z taką wiadomością od Was, czy taki model jest dostępny. Ja, dzwoniąc do przedstawicielki, muszę podać symbol, rozmiar, kolor i termin. Nie mogę zadzwonić i powiedzieć: Pani Jolu, a ma Pani na magazynie sukienkę na przykład, nie wiem, 11061? Ona powie tak. No i co, Iwona, chcesz? Na kiedy ją chcesz? Albo no będzie, nie wiem, w 40 tygodniu roku. Rezerwować czy nie? A ja powiem, no wiesz, no nie wiem, bo ja mam takie zapytanie od klientki. No pomyślcie same, no jak to brzmi? Aby też szybko odpowiedzieć na Wasze pytania, radzę Wam, napiszcie nam, o jaką suknię Wam chodzi, w jakim kolorze, bo jak wiecie, gama kolorystyczna na ten rok i na przyszły rok jest bardzo szeroka, więc ten kolor jest bardzo ważny, jak również rozmiar. Czyli w jakim rozmiarze suknia Wam jest potrzebna. Jeżeli nie wiecie, jaki to jest rozmiar, weźcie centymetr, zmierzcie się w biuście i w talii, i w biodrach. To są trzy podstawowe wymiary, które każda z Was powinna wiedzieć. I napiszcie. My wtedy bardzo szybciusieńko pod odpowiednią tabelę danej firmy potrafimy to przypasować. My traktujemy Was bardzo poważnie, więc chciałabym, aby Wasze maile też zaczęły tak wyglądać. Wtedy nasza relacja, nasza konwersacja właśnie taka mailowa będzie wyglądała też prawidłowo i tak jak należy. Poza tym chciałabym poruszyć jeszcze kwestię Instagrama i Facebooka. To są kolejne dwa media, które firmy nowoczesne również posiadają. Natomiast weźcie pod uwagę, że często Instagrama i Facebooka, na przykład tak jak w naszej firmie, prowadzą osoby, które nie pracują w salonie ślubnym. Czyli nie ma ich z nami na co dzień. Są to firmy zewnętrzne. Czyli na Facebooku i na Instagramie możecie komentować wszystko. Natomiast jeżeli będziecie zadawać pytania, czy suknia jest dostępna i w jakiej cenie, możecie być odsyłane do salonu, bo tak jak mówię, te osoby nie pracują z nami w salonie, nie wiedzą, jaki w tej chwili akurat mamy skład magazynowy, no i co mają Wam odpowiedzieć. Czyli te klientki, które jakby już korzystają z naszych usług, dobrze o tym wiedzą, że są przekierowywane właśnie do salonu. I co najlepiej zrobić, jeżeli chodzi Wam o daną suknię właśnie, czy jest dostępna i w jakim kolorze, i możecie pytać o wszystko, najlepiej zrobić zdjęcie i wysłać na dany adres mailowy do firmy i tak jak powiedziałam, bardzo konkretnie to wszystko opisać, co chcecie uzyskać, jakie wiadomości z danej firmy. Weźcie też pod uwagę, że dzwoniąc do firmy, umawiając się na przymiarkę, czy nawet pytając o dane modele, w firmach ślubnych, w salonach ślubnych na te wszystkie pytania odpowiadają po prostu pracownicy salonu, czyli konsultantki. Jest tylko kilka salonów w Polsce, które mają recepcjonistkę, więc często jest tak, że jeżeli trafiacie w przymiarki, czy też właśnie w wizyty, ta osoba, ta konsultantka nie może stać przy telefonie i odpowiadać Wam 10 minut na Wasze pytania, czy dany model jest, czy go nie ma. A jeżeli napiszecie maila, to wtedy dostaniecie odpowiedź, myślę, że bardzo szybko i dość mocno precyzyjnie. Bardzo często dostajemy również Wasze zdjęcia z projektami sukni ślubnych i zapytaniem, jaka cena. Więc tu też są potrzebne wszystkie dość szczegółowe objaśnienia.
czyli znowuż kolor, jaki rodzaj tkaniny i wszystko, co jest z tym związane. Może to dla Was być bardzo trudne, aby to wszystko określać, więc najlepiej przyjść do salonu, uzgodnić wybrany model, który chcecie uszyć, a może się okazać, że wybierzecie też model gotowy. Jednakże zmierzam do tego, że każda poważna firma nie wycenia na podstawie maila, zdjęcia ceny końcowej. Musimy widzieć Ciebie, Twoją figurę, poznać wszystkie Twoje zachcianki, wszystko to, co byś chciała mieć w sukni, uzgodnić wszystkie szczegóły, wszystkie hafty, wszystkie drobnostki, a tak jak mówię, nie da zrobić się tego absolutnie tylko i wyłącznie drogą mailową. I ostatnia sprawa. Pamiętajcie, że umawiamy się do salonu tylko i wyłącznie telefonicznie. Wtedy konsultantka otwiera system, wpisuje Was w kalendarz, uzgadniacie swoją godzinę, która Wam jest odpowiednia, prosto, normalnie i przyjemnie. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Mam nadzieję, że Wam pomogłam w tych nieco innych sprawach, o których być może nawet nie myślałyście. Zapraszam do kolejnego odcinka, a dzisiaj życzę Wam bardzo miłego dnia. Pa!